Witam wszystkich. Dziś mamy środę, tak więc nasza playlista historia przekłamana bądź też przemilczana. Dzisiaj historia pewnego człowieka, można by rzec od zera do bohatera, czyli jak z łajzy zrobić właśnie narodowego bohatera. Dzisiaj opowiem wam historię generała Karola Świerczewskiego. Starsi moi widzowie na pewno pamiętają, tutaj zobaczcie sobie, 50 zł, tak? Teraz mamy na 50 króla Kazimierza Wielkiego, natomiast dawniej, w tych czasach słusznie minionych, na banknocie 50-złotowym był właśnie generał Karol Świerczewski. Dlaczego o nim dzisiaj mówię? Dlaczego mówiłem, że od zera do bohatera i tak dalej? Ja myślę, że to, co wam opowiem, to sami stwierdzicie, że to jest mniej niż zero, tak jak to śpiewał Lady Punk, tak dno i 10 metrów mułu, jeżeli chodzi o strategię wojskową. Rzecz się działa podczas drugiej apokalipsy, no bo to był ten czas, gdzie, no, że tak powiem, wykreowano wielu naszych bohaterów, niby to polskich, a jednak nie do końca. Generał Karol Świerczewski został, no, że tak powiem, mianowany przez naszych przyjaciół, Związek Radziecki, tak? On dowodził drugą armią Wojska Polskiego. To już był koniec, czas końca już tej całej drugiej apokalipsy. Już wojska i polskie, i radzieckie były na terenie Niemiec. Dokładnie stali akurat tutaj, druga armia Wojska Polskiego stała 6 kilometrów od Drezna. Drezno, takie miasto, zobaczcie sobie tutaj na mapce, tak to mniej więcej geograficznie wygląda. Oni już stali 6 kilometrów od miasta. No i mieli tam czekać jeszcze nic tam za bardzo się nie wyrywać. No ale pan generał Karol Świerczewski, no, stwierdził, że on będzie taki fajny, taki super, no, chciał błysnąć, chciał po prostu zrobić coś tak ekstra. No i postanowił samemu zdobyć Drezno, tak. Wystartował, no, liczył na sukces, jednak coś tam nie poszło, tak. No, złamał rozkaz, no bo ci z góry to jednak wiedzieli chyba trochę lepiej niż on, jaka jest de facto sytuacja. Ruszył. Jego jednostki, one nie szły tak, jak powinno, one były bardzo szeroko rozstawione, także nie szły taką jedną grupą, tylko się strasznie rozczłonkowały. Obroną Drezna w tym czasie dowodził feldmarszałek Schorner. Ja mam nadzieję, że tutaj dobrze czytam nazwisko. On dysponował armią 50 tysięcy żołnierzy. Taki miał zasób ludzki. Dowodził obroną miasta, na które chciał zdobyć właśnie bohater dzisiejszego vloga, czyli generał Karol Świerczewski. No jak to zobaczył, że te jednostki, one tak nie idą jakoś tak, jak powinny, no przeatakował, rozbił polskie jednostki na dwie części i stało się tak, że nagle polskie wojsko zostało otoczone. Także tutaj Polacy szli do ataku, a przez złe rozplanowanie taktyczne tych wszystkich jednostek nagle musieli się z atakujących, no, zaczęli musieli zacząć się bronić. Także tutaj to walki były dosyć zacięte. W tych wszystkich bojach, tak jak tutaj mam w notatkach, to była 16. Brygada Pancerna, oni dysponowali 60 czołgami. To z tych 60 czołgów, no, po tym ataku takim niezbyt udanym zostało tych czołgów 3. Tak, słownie 3 czołgi z 60. To jest ile? To nawet nie jest, to jest 5%, tak? Czyli 95% strat, jeżeli chodzi o czołgi. No, żołnierzy poszło w bój, 1300 chłopa, zostało się ich raptem 100. Jak to wszystko ogarnęli w końcu w tym dowództwie, no to popłoch, panika, tak? No bo wiadomo, no, tym wszystkimi, no to Rosjanie raczej tam zarządzali, dali takiego
gamonia, można by powiedzieć, do dowodzenia. No więc panika. Rozkazy wydawane przez dowództwo już w tym momencie, bo wiecie jak to jest, nie? Jak masz wszystko zaplanowane i ty idziesz tu, ty robisz to, ty robisz to, to jest okej, okay, to nie ma problemu, to nawet jak ja to mówię, gamoń z kartki przeczyta. Natomiast gdy staje się coś takiego no nieprzewidzianego, to jest no właśnie takie nerwy wchodzą do akcji, tak, i te rozkazy zaczęły być wydawane sprzecznie. W ogóle tutaj posłużę się znowu notatkami. 9. Dywizja Piechoty dostała zbyt późno rozkaz do wycofania się. No i już takie, no, wiecie jak to jest, no, przegrani, oni już mają się wycofywać, już zmęczeni, już, bo takie straty, zmęczeni, no to Niemcy to wykorzystali. A dlaczego mogli to wykorzystać? No bo Traf chciał, że wcześniej schwytali łącznika, który niósł mapy, gdzie było rozrysowane dokładnie, którędy oni mają się w razie co wycofywać. Wszystko wiedzieli, zrobili zasadzkę. No tak zaskoczenie gdzie, no bo znali plany, tak? No, Wojsko Polskie dostało w ciry, więc no ranni, zmęczeni i tak dalej, wycofują się. Oni wiedzą, którędy się będą wycofywać. Zrobili zasadzkę, zaatakowali szpital polowy, w którym tam było bodajże około 300 osób rannych. No i zrobili tak, że ci ranni to już byli tak do końca ranni, także nie przeżyli tegoż odwrotu. Co więcej, obrońcy Drezna, tak? Tak jak mówię, najpierw Polacy atakowali i musieli zacząć się bronić. Tak samo obrońcy Drezna najpierw bronili się, ale potem zaatakowali. Słuchajcie, zaatakowali sztab 5. Dywizji Wojska Polskiego. Tam dowódca bodajże był ranny. No i co zrobił nasz tutaj taki no orzeł, nieopierzony generał Karol Świerszewski? No, źródła podają, że najnormalniej w świecie nerwowo nie wytrzymał. No i co? I teraz nerwowo nie wytrzymał, tak? I teraz mamy taki szybki quiz. Co zrobił? Palnął sobie w łeb, podał się do dymisji, upił się jak świnia. Odpowiedź prawidłowa C. Schlał się. Schlał się po prostu, upił się, nie wytrzymał i tyle. I tyle jego było dowodzenia w tejże bitwie. Tutaj od strony Rosjan dowodził Koniew. I on tutaj stwierdził, że mówię, Karol padł, tak? Także no, Koniew przejął dowodzenie tym wszystkim. Musiał wysłać Armię Czerwoną, żeby pomogli chociażby wycofać się, tak? No, nie ponosić większych strat, o których zaraz powiem, a były gigantyczne. Gigantyczne w tym jednym ataku na Drezno. Słuchajcie, druga Armia Wojska Polskiego poniosła 27% wszystkich strat, które poniosło Ludowe Wojsko Polskie w okresie od 1943 do 1945 roku. Czyli oni tym jedną durną decyzją Karola Świerczewskiego no, wygenerowali straty na poziomie 27% stanu osobowego. To było około 20 tysięcy polskich żołnierzy zabitych lub rannych. Taki był właśnie efekt tego, iż generał Karol Świerczewski chciał być taki fajny, chciał być bohaterem, chciał zdobyć Drezno. No i teraz, jak wiemy, po 1945 roku, no to wszystko było już w rękach tych czerwonoarmistów, tak? No byliśmy państwem, które, no, wojna się zakończyła, no wiadomo, w paradzie zwycięstwa w Londynie nie wzięliśmy udziału, no ale tak czy siak, no to przynajmniej teoretycznie powinniśmy być wygrani, no ale u nas rządzili Sowieci. I teraz tak, taka sytuacja, no jak coś się zrobi źle, no to można znowu dwie opcje, albo się przyznać do błędu i jakoś spróbować to naprawić, albo no po prostu zatuszować. I tak samo na ten sam pomysł wpadli Rosjanie, tak, Sowieci, tak, którzy tutaj w Polsce byli, więc no stwierdzili, że no opowiadać o Karolu Świerczewskim tą historię, no że tak schrzanił, tyle strat, to wszystko, no to propagandowo, to
no nie na rękę jakoś, tak, no jakoś tak ciężko się chwalić, że się wybrało człowieka, wrzuciło się na stanowisko człowieka, który nie miał kompetencji, nie miał wiedzy, umiejętności i tak schrzanił, no bo no to jest tak, no ten, który go tam wysłał, no to powinien ponieść on za to odpowiedzialność, bo to on desygnował tegoż generała do dowodzenia drugą armią Wojska Polskiego, no więc musieli to zatuszować, więc Cichosza nic się nie stało, tak, no Polacy nic się nie stało, to chyba już taka nasza narodowa przyśpiewka w niektórych momentach jest, no ale oni tak chcieli zrobić i zrobili z niego, wykreowali go na bohatera. Jak już mówiłem, zobaczcie, banknot 50 zł, tak? No, 50 zł to dla tych, którzy są bardzo młodzi, no, to wcześniej była denominacja, tak? I te 50 zł to po denominacji było warte pół grosza. O. Tak, bo jeden grosz to było 100 zł dawne, a te 50 zł dawne to było, no przeliczając na nasze dzisiaj, to pół grosza, tak? Ale dobra, gościu był na banknocie, był też na monecie bity, tak? O, tutaj sobie zobaczcie, jest moneta z Karolem Świerczewskim. No i nazywanie ulic jego imieniem, tak? Mamy ulicę generała, mieliśmy przynajmniej ulicę generała Karola Świerczewskiego, tutaj jeden przykład takiej tabliczki z ulicy. Tabliczki z ulic, no tabliczki z nazwą ulicy, bo z niego zrobili bohatera, ale bohatera nie spod Drezna, tylko właśnie spod zwycięzca spod Budziszyna, tak? Tak tam gdzieś ponoć coś tam mu się udało wygrać, no to tą wygraną to jemu przypominali, natomiast tutaj no o tym raczej chcieli zapomnieć, no bo wiadomo, no tak, taka historia to dla tych wszystkich spraw właśnie związanych z propagandą, jak to Armia Czerwona, Ludowe Wojsko Polskie, jak oni razem szli i zawsze tryumf za tryumfem, no to nie wpisywało się w tą całą opowieść. My przecież pamiętamy czterech pancernych i psa. To były dowcipy, tak? Że no, gdyby jeszcze kilka takich czołgów, żebyśmy mieli, no to przecież sami byśmy takich, no z czterema pancernymi, to sami byśmy przecież tą wojnę wygrali bez żadnych tam aliantów pomocy, bo przecież to taka dzielna drużyna zawsze, no gdzie szli, to zwycięstwo, pabieda, tak? No i tak to było. Taka była propaganda, no i tutaj pan generał Karol Świerczewski się w to nie wpisywał, dlatego jest dzisiaj w tej naszej serii historii takiej przemilczanej bądź przekłamanej, bo jestem w stanie się założyć, że starsi moi widzowie, którzy pamiętają, no na historii na pewno się o panu Świerczewskim takich rzeczy, jak ta opowieść moja spod Drezna, to raczej się o tym z podręczników nie dowiadywali. No także co, mamy teraz, no znowu taki mój komentarz do tych współczesnych spraw. Mamy tutaj no jakąś tam akcję, że no Antoni Macierewicz udekorował bardzo młodego człowieka tym medalem, tak, za zasługi dla obronności. No 10 lat gościu jest w rządzie, jest rzecznikiem, no ma zasługi dla obronności, no. To jest niefajne, no tutaj no zobaczcie, no z takiego gamonia zrobili bohatera narodowego, no już nie tylko, że dostał medal, ale go tłukli właśnie na tych banknotach, monetach, no ale co, no jest wypominane, no nie zrobił fajnie, no ale jego poprzednik też nie był, poprzednik Antoniego Macierewicza też nie było wiele lepszy, bo tam bodajże chyba dyrektorka trzeciego programu Polskiego Radia też dostała właśnie medal za zasługi dla obronności, no bo ponoć w programie trzecim Polskiego Radia bardzo fajnie o wojsku opowiadała. No i tutaj, ale największe kuriozum, jakie się stało w poprzedniej ekipie rządzącej, no to Marek Niedźwiecki. Marek Niedźwiecki, ten od listy przebojów, też w trzecim programie Polskiego Radia też dostał taki medal, tak, za zasługi dla obronności. Nie wiem, czy on tam w Kołobrzegu może przy tej piosence żołnierskiej coś tam komentował lub tam ten, no, no i ten komentator sportowy Zimoch, tak? Zimoch też dostał, no nie wiem, chyba nie wiem, że strzelectwo może jakoś dobrze w radiu komentował, także oni też dostali, więc tutaj takie, no są ludzie, którzy no dostają odznaczenia, mimo iż nie powinno. Ja myślę, że ten cały rzecznik, no może trochę za szybko, może niekoniecznie by to było potrzebne, no ale
tutaj zobaczcie, no z takiego, jak ja to mówię, gamonia taktycznego zrobili bohatera, nazywali jego imieniem ulice w wielu miastach, na banknotach, na monetach, no. Takaż to moja dzisiaj historia przekłamana, trochę przemilczana. Ja was serdecznie pozdrawiam, a no i też Helenka też widzów pozdrawia, bardzo się cieszy, dziękuję za te wszystkie łapki w górę, pozytywne komentarze, to jest super, ja was żegnam, dzisiaj Bartosz mówił, do zobaczenia już jutro.